Witam Państwa. Dzień dobry. Alicja czeka Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dlaczego y, nauczyciele nie mówią jednym głosem? Nauczyciele to też ludzie. W związku z tym, tak jak całe społeczeństwo polskie są też podzieleni. Niektórzy y, mają inne poglądy, a niektórzy po prostu boją się manifestować swoich poglądów. Dlaczego się boją? Z różnych przyczyn. Obserwują, co się dzieje w Polsce obecnie. Niektórzy no po prostu uważają, że lepiej przeczekać, nie narażać się. Niektórzy uważają, że gdzieś ich nazwisko na liście strajkujących może przydać się gdzieś komuś wyżej. Nie wiem, boją się utraty miejsca pracy, dlatego, że wyrażą swoje poglądy. A niektórzy uważają, że może dobra jest ta reforma, chociaż wszyscy mówią, że nie powinna być w takim tempie. No właśnie, czy ci, którzy nie strajkują, Uważają, że ta reforma jest dobra, czy boją się konsekwencji ewentualnego przystąpienia do strajku i obawiają się o swoje miejsca pracy? Ja myślę, że większość jest takich, którzy boją się o swoje miejsca pracy i o konsekwencje swojej osoby, do swojej osoby e, zastosowane. Natomiast na pewno mniejsza część nauczycieli jest e, zwolennikami reformy. Ci nauczyciele, którzy są na przykład w Solidarności? Oni uważają, że ta reforma jest dobra? No tu Pana zaskoczę, bo w naszych niektórych placówkach również członkowie seniorności przystąpili do protestu, bo też są nauczycielami i też rozumieją, że to jest ich miejsce pracy i ich warunki pracy mogą się pogorszyć. Czy rzeczywiście mogłyby być takie sytuacje, że za udział w strajku ktoś straci miejsce, jeżeli chodzi o pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych? To znaczy ustawa oczywiście mówi o tym, że nie ma możliwości wyciągnąć jakiejkolwiek konsekwencji z no tego właśnie. tytułu. Ale ustawa to, o, ustawą. <grym> tutaj skąd się... te obawy? <grym> no gdzieś tam tego trzeciego życia boją się nauczyciele, takich gdzieś pozakulisowych działań myślę. W Bełchatowie sprawdzaliśmy wczoraj, w Piotrowie prawie żadna szkoła nie przystępuje do strajku. No, trochę słabo to wygląda. No, wygląda może słabo, ale tak jak mówię, nauczyciele to też ludzie i też społeczeństwo podzielone tak jak, jak, jak w Polsce jest. Natomiast jaki faktycznie stan będzie, to się okaże dzisiaj, bo y, mogli nie uzewnętrzniać jeszcze swoich poglądów, a dzisiaj mogą na przykład powiedzieć, że tak protestujemy. Gdzieś za, za słabo zadziałało jakieś ogniwo, bo na przykład dzisiaj otrzymałam rano list y, do, do swojej siedziby, że słabo tam działał związek i oni na przykład chcieliby protestować, ale już jest za. Późno. Więc no też gdzieś po drodze mogły się zająć takie, takie historie. Tak się zastanawiam, czy ten strajk y, dzisiejszy nauczycieli zorganizowany przez TNP to jest kłopot dla rządu, dla rządzących, dla tych, którzy wprowadzają tą reformę, czy dla uczniów i dla rodziców? Może zacznę od rodziców. Chciałam im serdecznie podziękować za wsparcie, jakie nam okazują i za to, że rozumieją tę sytuację, bo to jest walka nie tylko o nasze być albo nie być nauczycieli, ale również o kształcenie i edukację młodzieży. Więc bardzo im serdecznie za to dziękujemy. Natomiast, A to nie ma tak, że kłopot... rodzice przychodzą do was i są wkurzeni. No, kurczę, no, co ja mam zrobić ze swoim dzieckiem? Ja idę do pracy, nikogo w domu nie ma. Z kim zostawić mam swoją nie, pociechę? Nie, tak, tak nie jest, dlatego że jest powiedziane, że jeżeli rodzic jest w takiej sytuacji, że naprawdę nie ma co zrobić z dzieckiem, każde dziecko będzie przyjęte do placówki i zaopiekowane. Są pracownicy, którzy mogą się takim dzieckiem zaopiekować, są nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, i wtedy taką opieką dziecko będzie otoczone. Dzieci i młodzież rozumieją, co się dzieje? Że dzisiaj nie ma lekcji? Nie wiem, jak dzieci. Młodzież sądzę, że tak. No, na pewno jest to też taka lekcja obywatelska dla młodzieży. Ja myślę, że pozytywna, że nie należy się bać mówić o swoich przekonaniach i bronić swoich racji. Reforma już klepnięta, reforma zaczyna działać. Co da z ten strajk? Z tym się nie zgodzę. Co da ten strajk. Ale z tym się nie zgodzę, <laughs> że klepnięta, bo praktycznie ona ma wejść 1 września, a do września jeszcze trochę czasu jest, a znamy sytuację obecnie, że czasami jedno posiedzenie sejmu może zmienić rzeczywistość. Bo oprócz strajku zbieracie jeszcze pieniądze pod referendum, Referen... podpisy, podpisy, tak, mhm. podpisy pod referendum. Referendum yy, chcecie, żeby to obywatele zdecydowali, czy tą reformę wprowadzać czy nie, tak? Tak, obecnie rządzący mówią, że będą liczyć się z głosem suwerena. No więc chcemy, żeby dano szansę wypowiedzieć się. No ale głos suwerena, suweren mówił wcześniej, że gimnazja mu się nie podobają. No oczywiście, że tak, ale to była taka wiedza brzydko powiem chodnikowa. Bez merytorycznej podbudowy. W tej chwili, jak trwa dyskusja, to przynajmniej przez to zbieranie podpisów, przez całą tą akcję strajkową rośnie świadomość w społeczeństwie. Już te szale się przeważyły. Z naszych badań wynika, że ponad 60% społeczeństwa, nie nauczycieli, ale społeczeństwa uważa, że gimnazja wcale nie były złe. Że właśnie były dobre, że dobrze kształciły. Mało tego, mamy takie sygnały, że rodzic mówi, że jest zrozpaczony, że nie będzie gimnazjów, bo dziecko się szykowało. Uważało to za nobilitację, że będzie o szkołę wyżej. Więc to już tak nie jest, jak rząd mówi, że społeczeństwo chciało likwidacji gimnazjum. Ale nie tylko w tej sprawie jest protest. To o tym zaraz y, pytanie historyczne. Teraz 1999 rok. ZNP zebrało 230 tysięcy podpisów. Pamięta pani pod czym? Tak, przeciwstawialiśmy się powstaniu gimnazjum. No Myślę, że pan do tego no zmierza. E, oczywiście, że tak. I podobnie wtedy niespecjalnie nas słuchano. E, i jak zwykle nauczyciel musi sobie dać radę, więc tym razem pani minister... No właśnie i teraz ktoś mówi tak, no ZNP najpierw protestowało przeciwko gimnazjom, teraz ich, je likwidujemy i też protestuje przeciwko im likwidacji. To znaczy tak, oczywiście y, protestowaliśmy, ale tamta reforma wprowadzona była jednak dużo spokojniej. Nie burzyła całego systemu. To coś nowego powstało, było dużo łatwiej po prostu dzieci przesłać po szóstej klasie do gimnazjum niż teraz rujnować wszystko od podstaw. Właściwie tylko w przedszkolach nic się nie zmienia. Każdy inny szczebel edukacji jest rewolucjonizowany. A to nie jest trochę tak, bo oprócz w tym strajku, przy tym strajku, mówi się dzisiaj przy tej akcji strajkowej, że walczycie także o podwyżki, walczycie o możliwość zatrudnienia do 2022 roku, żeby ono było pewne. To nie jest tak, że przy okazji tej reformy załatwiacie sobie swoje sprawy związane z finansami? No, tak mówi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą być takie postulaty, jakie złożyliśmy, ale jest to też sygnał naszego niezadowolenia z obecnej sytuacji. I oczywiście, jeżeli mówimy o pieniądzach, to chcę powiedzieć, że nauczyciel, który zaczyna pracę, on ma około 200 zł więcej od najniższej krajowej. No przecież to nie jest. To nie są pieniądze dla człowieka, który ma wyższe wykształcenie i pewną odpowiedzialność, wychowując młode pokolenia. Jednym zdaniem. Na koniec, co będzie dalej po strajku? No, zobaczymy, jak się zachowa pani minister. Czy jednak podejmie z nami dyskusję? Bo do tej pory takich negocjacji, takich rozmów nie było, mimo tego, że pani mówi, że tak. Alicja, czekaj, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.